skokiem jaguara. Zaczynamy nowy rok, 13 grudnia. Pierwszy trening strzelecki w nowym klubie w dodatku. Także myślę, że zapowiada się wystrzałowo. Strzeleckie Pozdro. Ale strzelać trzeba. Na strzelnicę. Dotarł on. Góra. Jesteśmy gotowi. Tak. Z Treneiro. Mamy hełmy ochronne. Których podobno lepiej się strzela. Będzie bezpiecznie. Tak, będzie. Bo bezpieczeństwo na strzelnicy jest najważniejsze. Pozdrawiam. Jeden. Cieszę się, że to grupa dopisała niemalże z jednym wyjątkiem, ale pozdrawiamy Tomasza. Jeżeli nas słyszy, na pewno go teraz. Standard, dziękuję. Jesteś gotowy? Uwaga! Jeśli skończyłeś rozładuj na gazetę, pokaż komorę. Widziałem, zamek w kabura. Twój czas, 11:18. Przygotuj się. Pamiętasz procedurę strzelania? Jesteś gotowy? Uwaga! Trochę biegania. Zaraz to zobaczycie, ale pokażę najpierw, jak to będzie. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. I trzy szybkie tarcze. Bam, 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 bam. Zawsze ok. Thank you.
wystrzelane. 4,5 godzinki szybciutko minęło. Szkoda, bo było bardzo przyjemnie. Nie dodałem na początku, że to nie tylko zwykła wizyta na strzelnicy. To były zawody IPSC, level pierwszy, klubowe zawody w nowym klubie, klub Colt. Dużo chłopaków, chyba wszyscy, cała grupa strzelań dynamicznych przeniosła się po różnych innych klubach. Teraz będziemy ćwiczyć tutaj w Kolcie. Mam nadzieję, że to wszystko ruszy, troszeczkę więcej będzie treningów i wizyt niż w zeszłym roku. Także raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, jakby się udało, to by było mega, mega fajnie postrzelać. No wiadomo, zawsze dodaję, że moim takim głównym, jakby to powiedzieć, celem życiowym jest zwiedzanie, ale strzelanie, jakieś tam militaria, mam nadzieję, że też gdzieś wcisnę tutaj między pracę i jakieś tam obowiązki, jakby to powiedzieć, życiowe. Gdzieś to wszystko się poukłada, także wszystkiego dobrego. Jeszcze raz życzę wszystkim w nowym roku. Strzeleckie pozdro. Do zobaczenia. Ty, ale to chodzi, człowieku. Na razie.